Cześć, witajcie, z tej strony Poprawny Polak, oto kolejny odcinek z mojej serii Skillowym przez świat. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą podróż na zachód, jeśli dobrze pamiętam. Wydobyłem trochę tej gliny tutaj w pobliżu, natomiast szczerze, mam już jej naprawdę sporo i nie chce mi się już siedzieć tutaj dłużej, więc zignorujcie to, co mówiłem na początku o tym, że warto i płyniemy dalej na zachód, dlatego że mam już jej sporo i absolutnie się tutaj totalnie znudziłem. Jest tutaj mnóstwo gliny i jeśli chciałbym wydobyć całą, to siedziałbym tutaj po prostu niebotycznie długo. Myślę, że jest to po prostu dobry znak, mówiący o tym, że jeśli będę potrzebował gliny, muszę udać się po prostu na jakieś pobliskie bagno, bo zdaje się, że na tym bagnie gliny było po prostu mnóstwo i... O, a tam widzę chatkę, w której powinna żyć wiedźma. To jest coś, co było już chyba w grze w 1.7, tak mi się wydaje. Na pewno to jest coś, co pamiętam, że chciałem zobaczyć i tego nie zobaczyłem nigdy. Nie spotkałem jej naturalnie. Więc zajrzymy do środka oczywiście. Jest to naprawdę moje pierwsze spotkanie z taką chatką. Kilka razy, jak sobie generowałem świat, jakoś tak, nie ostatnio, tylko kiedyś. Pamiętam, że kilka razy przy generowaniu świata trafiałem właśnie na miejsce, w którym była ta chatka w pobliżu. Natomiast nigdy nie wchodziłem do środka, żeby sobie nie psuć niespodzianki. Jestem ciekaw, czy jest tam coś w środku. Widzę chyba ten, jak to się nazywa, kocioł. Natomiast... Wiecie co, dobra, ułożymy to z drewna, żeby nie psuć jej designu za bardzo. Widzę kocioł, widzę toolboxa, widzę doniczkę. To jest doniczka, co nie? Ale nic tutaj, nic, a to nic tutaj nie ma. Niestety. Więc myślę, że doświadczenie zostało zdobyte przez nas. Zobaczyliśmy kolejną rzecz i możemy płynąć dalej, dlatego że nic ciekawego tutaj chyba na nas więcej nie czeka. Więc do łódki i na zachód. Na zachód, czyli... Zachód jest tam. Dobrze, myślę, że na zachód. Zachód to jest ujemne X, no czyli dobrze. Czyli musimy jakoś się przebić przez to bagno, albo po prostu je opłynąć. Myślę, że spróbuję je opłynąć. Ładny projekt jest tej chatki. Podoba mi się, że stoi na takich nogach drewnianych. Dobra, zobaczymy. Być może za chwilę wbijemy się tutaj w ten kontynent. Zobaczmy, gdzie są dodatnie zety. Chociaż nie, wiecie co, teraz i tak jesteśmy na nowym terenie cały czas chyba. Więc... Chciałem płynąć na dodatnie zety, żeby oddalać się od domu jeszcze bardziej, ale w sumie myślę sobie, że nie ma za bardzo po co. I tak jesteśmy w nowym terenie, więc myślę, że nawet lepiej jest nie oddalać się od domu niepotrzebnie. Dzięki temu będzie nam trochę łatwiej potem wrócić. Powrót będzie trochę szybszy. Powrotu najprawdopodobniej nie będę nagrywał. Wrócę sobie pewnie dzisiaj wieczorem, jak będę się relaksował jakoś. O, wy, czy tam jest łóżko? Czy to jest łóżko? To jest łóżko, co nie? To jest na stówę łóżko. Nie wiem, czy widzicie na YouTubie, ale tam stoi łóżko. Czyli byliśmy tutaj. No to jest niespodzianka, niewątpliwie. Wielka niespodzianka. Bardzo wielka niespodzianka, bo kiedy ja tutaj musiałem być? Kiedy ja ostatni raz spałem gdzieś poza domem? Bardzo, bardzo dawno. Czy podniosłem jajko? Nie, nie podniosłem jajka. Był taki dźwięk, że myślałem, że coś podniosłem. Miałem nadzieję, że to jajko, ale chyba nic nie podniosłem. Przynajmniej nie jajko, nic ciekawego. No dobra, byliśmy czy nie byliśmy, tak czy inaczej, ruszamy dalej na zachód. Zdaję sobie sprawę z tego, że zachód jest za nami. Ale trzeba jakoś opłynąć, bo... No dobra, spróbujmy się przebić przez ląd. Nie mam ochoty, dlatego że jest noc i będą potwory, ale... Zdaje się, że opłynięcie tego całego jest niemożliwe. No oczywiście, możliwe, ale nie w jakimś rozsądnym czasie. Więc zabieramy łódkę ze sobą i spadamy. Jak widać, nie jesteśmy tutaj super mile widziani. Idzie za nami cała masa przeciwników. Ale myślę, że o, jajko, świetnie, bardzo mi miło. W ogóle, skąd ja mam miejsce w ekwipunku na jajko? Byłem pewien, że przed chwilą, jak zbierałem łódkę, to musiałem sobie zrobić miejsce w ekwipunku na tą łódkę.
co by oznaczało, że znowu powinienem mieć zajęty ekwipunek. Może jednak jakieś jajko już zebrałem, tylko tego nie zauważyłem. Bardzo możliwe, kto wie. To by była oczywiście miła, miła niespodzianka. Tutaj jest woda, zdaję sobie z tego sprawę. Zachód, zachód. Idę w ogóle trochę w złą stronę. Do tej wody można sobie wskoczyć z łódką, natomiast bardzo daleko nie dopłyniemy, no ale zawsze coś. Gliny mam naprawdę spory zapas. Z drugiej strony jednak, kurczę, chyba nie aż taki super spory, bo wydobywało się ją dosyć długo i mozolnie, ale jeśli chciałbym coś zbudować z tej kolorowej gliny, no to będę miał tego raptem 2,5 staka, czyli wcale niedużo. Myślę, że to jest fakt, który mnie ostatecznie zniechęcił do budowania dużych struktur z gliny, bo naprawdę, wydobycie tej gliny, którą teraz mam przy sobie, to było sporo czasu, sporo wysiłku. A mamy jej ostatecznie wcale nie tak dużo. Więc myślę, że glinę sobie będę odpuszczał. Przynajmniej duże budowle z gliny. Oczywiście nie z gliny, ale raczej z jakichś takich surowców pochodnych. Fajna rzeczka, przetniemy rzeczkę. To są takie bardzo chilloutowe odcinki. Nie będzie takiego gęstego komentarza jak zwykle, dlatego że nie ma aż tak dużo tematów do takiego komentarza. Zwykle jednak cały czas coś się dzieje, coś wymyślam i tak dalej. O, to są tulipany. Tulipany chętnie bym sobie pozbierał, dlatego że są ładne. Nie mam ich w domu, żadnych. To muszą być tulipany różowe. Słabo to widać w tym oświetleniu, ale faktycznie są różowe. Pozbądźmy się... Tak, mamy już 3 jajka, więc... Fajna sprawa. Te kwiatki już też mamy w ekwipunku, więc równie dobrze możemy je sobie pozbierać. Widzę też pomarańczowe tulipany. Widzę też zombiego, niestety. No, takie życie w nocy. Jestem cały czas bardzo ciekaw, jaka była sprawa z tym przeciwnikiem. Z tym takim zombim, który wyglądał trochę inaczej, którego spotkaliśmy na początku poprzedniego odcinka. Bardzo to dla mnie jest tajemnicze wydarzenie. Nigdy nie widziałem takiego przeciwnika. Nie był to zombie villager, był to zombiak, który był jakoś ubrany inaczej. Wydawał mi się również trochę wyższy, chociaż być może to złudzenie. I wydawało mi się, że robił dźwięki, których nigdy nie słyszałem w grze. Takie bardzo podobne do dźwięków, które już były w grze, zwykłych zombich, ale jednak mimo wszystko trochę inne. Takie miałem wrażenie. Ile z tego jest prawdą, a ile tylko wrażeniem, tego nie wiem, oczywiście. Dobra, za chwilę zrobimy sobie miejsce na pomarańczowe tulipany. Chyba, że już mam jakieś pomarańczowe tulipany. Tak, mam jednego, mam tego, którego podniosłem przypadkiem kiedyś tam, na tej ładnej wyspie. Zrobimy sobie również miejsce na te fioletowe kwiatki, bo mi się bardzo podoba ich kolor. No, zabawimy się trochę w takiego kwiatozbieracza, z braku lepszego słowa. Nie no, to zdanie było mistrzowskie po prostu. Pozbieramy sobie kwiatki, bo mam taką ochotę. O, tyle wystarczy. Fioletowe kwiatki są spoko, więc wyrzucimy sobie z ekwipunku coś. No na pewno nie glinę, po tym ile czasu spędziłem zbierając ją. Myślę, że trzeba wyrzucić te 4 deski po prostu, to ma najwięcej sensu. Nie mam pojęcia, jak się nazywają te wszystkie kwiatki. Niewiele mnie to w tej chwili obchodzi, bo... No, nie wiem. Nie wiem, czemu akurat teraz. Myślę, że teraz mnie to obchodzi tak samo, jak zawsze będzie mnie to obchodziło. No nie wiem, no pewnie nie. No wiadomo, że nazwy się przydają, żeby móc się komunikować z innymi ludźmi, ale... Jakoś nie wiem, w tej chwili czuję się przytłoczony ilością tych wszystkich kwiatków dookoła i... Mój mózg chyba odmawia myślenia o nich zbyt dużo. O, czerwony tulipan, o matko. Czerwonego tulipana też muszę wziąć, ale... Kolejne miejsce w ekwipunku musi się pojawić i niestety nie da się ich tak wyczarowywać z powietrza zbyt łatwo. Czego by się pozbyć? Mógłbym się pozbyć tego zużytego kilofa. Mógłbym się pozbyć tych 4 kawałków rudy żelaza. Mógłbym się pozbyć cobblestone'a. Mógłbym się pozbyć... nie wiem czego jeszcze. No mógłbym się pozbyć zawsze jakiegoś jedzenia. Ale nie chcę.
To chyba nie jest najlepszy pomysł. Pozbędę się tego. Lily pads. I czerwony tulipan w ich miejsce. Albo czerwone tulipany są bardzo rzadkie, albo po prostu występują przeważnie w innych strefach klimatycznych niż ta tutaj. Dlatego, że czerwony tulipan pojedynczy jak dotąd się pojawił. W przeciwieństwie do wszystkich innych kwiatków i kolorów. Bardzo, bardzo tutaj zarośnięte wszystko kwiatkami, bardzo fajnie. Myślę, że będziemy się jednak pomału stąd zawijać. Te kwiatki też już mam w ekwipunku, więc mogę sobie je pozbierać. Jak zobaczę jakieś czerwone tulipany, o, czy te są czerwone? Tak, te są czerwone. No to czerwone pozbieramy, ale serio, już za chwilę spadamy, bo... Ktoś do mnie strzela. Za chwilę spadamy, bo ile można, prawda? Chociaż było to naprawdę dosyć relaksujące doświadczenie, zbieranie tych kwiatków tutaj. To nie jest coś, co często robię w grze. Dobra, trochę się zaczynam martwić o swoje zdrowie. No, już przestałem się martwić. Najemy się szybko. Myślę, że będę teraz jadł to mięso, żeby w miarę zwolnić sobie niedługo miejsce w ekwipunku jedno. Dobra, serio, za dużo tych kwiatków dla mnie. Wszystkich nie zbiorę i tak. Więc powiedzmy, że oficjalnie skończyłem zbieranie kwiatków. Chociaż, no nie wiem, może zbiorę trochę tych fioletowych. Powalczę z tym Endermanem, chociaż nie będę z nim walczył, dlatego że nie mam miejsca w ekwipunku. Ja chciałem z nim walczyć odruchowo, żeby zdobyć kolejną perłę Enderu, ale nie mam i tak gdzie jej przechować, więc trudno. Będzie żył. Ładna, wysoka góra. Naprawdę bardzo mi się podobają w Minecrafcie regiony, w których jest dużo odkrytej skały na zewnątrz. Takiej gołej, szarej skały, zwykłego kamienia. Fajnie to wygląda, szczególnie w kontraście właśnie z dużą ilością ziemi i trawy, która zazwyczaj porasta wszelkie struktury takie górskie. Kury. Zatrzymam się tam w okolicy tych kur, żeby się najeść. Być może jakieś jajko wpadnie. Zobaczymy. No, bardzo długi ten postój nie był i nic nie wpadło. No ale trudno. Tam mamy naprawdę bardzo ciekawie wyglądającą górę. Wygląda jakby sobie wygenerowała podpory, żeby się utrzymać. Bardzo fajnie wygląda. Jedna z tych podpór to w rzeczywistości nie jest podpora, bo nie styka się z resztą góry. Ale to po lewej to jest faktycznie podpora. Podoba mi się tutaj. Myślę, że jeśli uda mi się jakieś lepsze ujęcie zdobyć, to zrobię screenshota, ale no, z tej wyprawy przywiozę dużo screenshotów, że tak powiem. Metaforycznie, z tym przywożeniem. Natomiast no nie ma się co... tu jest super. Nie ma się co dziwić, bo no wiadomo, gdzie robić screenshoty, jak nie na wyprawie. Zazwyczaj siedzi się 90% czasu w tym samym miejscu, to wtedy już raczej większość zdjęć, które się chce zrobić, już się dawno zrobiło. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Właśnie takie miejsca mi się strasznie podobają. Bardzo możliwe, że gdybym trafił tutaj na początku serii, to bym się tutaj osiedlił. Ale teraz już oczywiście nie porzucamy niczego. Cały czas mamy mnóstwo fajnych terenów do zagospodarowania tam u nas. Kolejne bagno. Chciałbym dotrzeć do oceanu, żeby przyspieszyć trochę z podróżą. Szybciej trafić może w jakieś nowe miejsce. Cały czas. Ani dżungli, ani żadnych tych takich mes z czerwonym piaskiem. W sumie żadnych nowych stref klimatycznych dzisiaj chyba nie zobaczyłem póki co. Jedyne nowego, co zobaczyłem, to chatka wiedźmy, która była zresztą pusta, może i dobrze. O, wioska, świetnie. Pełnowymiarowa, pełnoprawna wioska, na oko. Z kościółkiem. Wydaje mi się, że kościółka jeszcze nie widziałem, bo jeśli się nie mylę, to na tym świecie widziałem dwie wioski. Jedną na początku, taką super małą, która miała jakieś dwa budynki czy trzy. I drugą potem, taką już większą, ale wydaje mi się, że ta większa nie miała kościółka i się tym zdziwiłem. Więc to jest najprawdopodobniej pierwsza taka, którą widzę. Te kwiatki też są super. Wydaje mi się, że to są te kwiatki, które... że jeden z tych kwiatków właśnie jest zasadzony u mnie w doniczce, w domu.
Słoneczniki, tych słoneczników jest tak dużo, że aż nie chce mi się na nie patrzeć. Dobra, mówiłem, kwiatki już, na razie z kwiatkami koniec. No jak tak przechodzę przez te kwiatki, to oczywiście mogę je trochę pozbierać, ale... nie będę specjalnie nadkładał drogi ani czasu. O, proszę, proszę. To jest ta taka nowa, dziwna ziemia, którą można zdobyć klikając prawym przyciskiem łopatą w ziemię. Nie wiem, jakie jest zastosowanie tego. A, wiecie co? Myślę, że już wiem. Myślę, że to jest po prostu zastosowanie czysto estetyczne. Myślę, że to po prostu ma być ścieżka. Jak teraz patrzę na to, to wydaje mi się to dosyć oczywiste, że to ma być po prostu ścieżka, ale wiadomo, ja u siebie w domu przypadkiem kliknąłem w jedno pole. Jak się widzi coś takiego, to się wcale nie wydaje oczywiste, że z tego można zrobić ścieżkę. Ale wydaje mi się, że to po prostu jest ścieżka. Żadnych plonów już się nowych nie spodziewam. Myślę, że wszystko już odkryłem, co było do odkrycia. No nie wiem, przejdziemy się. O, wiecie co? Co zrobimy? Będziemy niemiłymi chłopcami i sobie zbierzemy książki. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie mam miejsca w ekwipunku. Za chwilę je zrobię. Pozbędę się czegoś, nie wiem czego jeszcze. Bardzo możliwe, że zdecyduję się pozbyć tego mięsa jednak. Mam go już tylko 8 sztuk, to nie byłaby taka straszna strata. Zdaję sobie sprawę również z tego, że... szkoda, że nie można w ogóle trzymać rzeczy tutaj, w strefie do craftingu. To by pomagało. Zdaję sobie sprawę również z tego, że... Myślę... Wyrzucę tą rudę żelaza. Zdaję sobie sprawę z tego, że skóry już nie są dla mnie takim towarem luksusowym, ale jednak... te wszystkie książki to jest całkiem sporo i zaoszczędzi mi to trochę roboty z krowami w przyszłości, więc myślę, że warto było. Zobaczmy, co mają na sprzedaż, coś ciekawego. Ten by kupił węgiel za szmaragd albo sprzedał łopatę za enchantowaną, ale ten enchant nie jest jakiś super. A ten by kupił zgniłe mięso. O, zgniłe mięso! Będzie można kiedyś zabrać zgniłe mięso, udać się z nim do wioski i posprzedawać. Chyba, że jest to jakaś bardzo rzadka oferta, już mi się nigdy nie powtórzy. Nic ciekawego. Tutaj nic nie ma, nikogo nie ma, pusto. Tutaj mamy fioletowego typa, który również kupuje zgniłe mięso i złoto. Nie interesuje mnie to. O, proszę, mamy tutaj tą faremkę taką. To jest coś, czego jeszcze chyba nie widziałem na tym świecie. Wydaje mi się, że to jest coś, co pamiętam z przeszłości, ale to z takiej odległej przeszłości. Tu mamy rzeźnika, który by kupił mięso, ale nie to mięso, które mam i tak nie tak mało. Tu całkiem niezła łopata, naprawdę, ale 5 szmaragdów, nie no, 5 szmaragdów to jest bardzo, bardzo duża cena. Węgla i tak oczywiście nie chcemy sprzedawać, więc nie ma w ogóle co się nad tym zastanawiać. Ułożymy wejście tutaj, ten koleś dotąd był pewnie odcięty od świata w ogóle. Kleryk. Dobra. Odwiedzimy jeszcze, mam nadzieję, wkrótce domek kowala, o ile taki tutaj istnieje, bo tam zawsze w skrzyni są ciekawe rzeczy, naprawdę zazwyczaj bardzo, bardzo fajne. Muszę się tylko trochę rozejrzeć po okolicy, żeby go znaleźć. No i oczywiście zajrzymy do tego kościółka, skoro od tak dawna żadnego nie widziałem. Z tymi, nie wiem, czy już gadałem. O, z tym białym chyba nie gadałem. On by kupił ten papier. Albo zaenchantował mi książkę, ale 23 szmaragdy to jest jakaś chora cena, człowieku. Fire Protection 2 to ja sobie mogę zrobić, wiecie, od tak. 23 szmaragdy. Te ich ceny są naprawdę niebotyczne. Tu mamy płatnerza. Niestety nic ciekawego. Tutaj już byliśmy. Dobra, idziemy do kościółka na razie. Wydaje mi się, że być może tutaj nie ma domu kowala. Ale jeszcze będę musiał się rozejrzeć, żeby to zweryfikować. Żadnej skrzyni tu nie ma. Nie, wiecie co? Wydaje mi się, że już byłem w jakimś kościółku. Wydaje mi się, że to nie jest pierwszy, który widzę, ale możliwe, że mi się to zlało z tym nieudanym podejściem pierwszym do serii, które miało 3 odcinki. I w tych 3 odcinkach zginąłem mnóstwo razy. I byłem na pewno w jednej wiosce. Więc możliwe. Stąd przyszliśmy. Tu widzę ślady z tych słoneczników pozrywanych. No wydaje mi się, że domku kowala tutaj nie ma, ale obejdźmy jeszcze raz wioskę dookoła. Czego ja się pozbyłem wtedy w ekwipunku?
Rudy żelaza się pozbyłem, okej. Okay. Czyli mięso cały czas jest. No i bardzo dobrze, mięso się oczywiście przyda. No, wydaje mi się, że trzeba się zbierać. Wydaje mi się, że domku kowala tutaj nie znajdziemy. No więc do widzenia panom i idziemy dalej. Mogło się teraz niektórym z was pewnie wydawać, że dźwięk jest słabo zsynchronizowany z wideo, bo powiedziałem to do widzenia panom i idziemy dalej w momencie, w którym już od dawna szedłem, ale no po prostu tak było, taka prawda. Ja, żeby zsynchronizować audio z wideo, zawsze na początku nagrywania głośno klikam spację i wtedy mam, moja postać skacze w grze. No i wiadomo, jest zapisany dźwięk spacji, więc... O, wilki. Wilków od dawna nie widzieliśmy. Kiedyś miałem psy w drugim albo pierwszym sezonie, ale tych oczywiście nie będę próbował przyprowadzić do domu, bo jesteśmy strasznie daleko. Przejdę się po tej górze. Kolejna góra, która mi się bardzo podoba. Tutaj z kolei mnóstwo żwiru. To jest coś, czego się często nie spotkało kiedyś. Takich mas żwiru. Odkrytych szczególnie. Ale teraz nie jest to już pierwszyzna dla mnie. Widziałem kilka takich gór żwirowych. Żwirowo-skalnych nawet. Wejdziemy tutaj na górę. Rozejrzymy się po okolicy. Może uda nam się zobaczyć coś, co inaczej byśmy przegapili. Więc zawsze warto się wdrapać na górę. Dynie mnie nie interesują. No dobra, wiele stąd nie widać. Prawdziwa góra to jest dopiero tam, ale tam mi się nie chce wchodzić. O, wiecie co ładnie wygląda? Tam ładnie wygląda. Wygląda jak taki strumyk górski. Taki prawdziwy, typowy strumyk górski. Koniecznie musimy tam pójść i to obczaić. Poprzedni odcinek nie był aż tak długi, jak mi się wydawało, że będzie. Trwał raptem chyba 50 parę minut, więc spodziewałem się serio, że to będzie ponad godzina i to grubo, ale myliłem się. Ten odcinek mniej więcej pamiętam, o której zacząłem nagrywać, więc będę w stanie jakoś łatwiej sprawdzić, ile on już trwa. Dobra, ten strumyk był gdzieś tutaj. Okej, ślicznie, w ogóle tak. Mamy jeziorko, zamarznięte nawet częściowo. Jaskiniowe jeziorko. Tu mamy wodospadzik mały, który donikąd nie prowadzi. To było takie złudzenie, dlatego że tutaj jest kilka rozłącznych takich źródeł wody. Tam są jeszcze jakieś wodospady chyba, które właśnie dawały takie wrażenie, że to wszystko jest jeden ładny strumyk. No niestety, generowanie tych wszystkich cieków wodnych, że tak powiem, w Minecrafcie nie jest jeszcze super. Przede wszystkim rzeki. Rzeki wydaje mi się, że po prostu zataczają zazwyczaj takie duże kółka. Duże, dzięki temu nie widać od razu, że to są kółka, ale jednak kółka. Nie ma chyba źródeł rzek i ujść rzek do jakichś dużych zbiorników wodnych. Widziałem mody, które wprowadzają chyba coś takiego, ale nie spodobały mi się za bardzo tak wizualnie te rzeki w tamtych modach. To znaczy, to był chyba jeden mod, ale te rzeki, które pokazywali, były gigantyczne i zdecydowanie zbyt duże jak dla mnie. Dobra, idziemy dalej. Spójrzcie w ogóle, jesteśmy... Niedawno przekroczyliśmy barierę zerowych x-ów. Jesteśmy na x minus 100 teraz, mniej więcej. Więc niedawno byliśmy na osi świata. O, a tu mamy taką ładną wieżyczkę, która wygląda aż podejrzanie, ale chyba jest całkowicie naturalnym tworem. Zachód jest tam, więc idziemy dalej na zachód. No, nie jest to dziki zachód jak w Stanach, ale zachód tak czy inaczej. No i cóż, cały czas czekamy tak naprawdę na jakieś super odkrycia. To nie jest najprostsza walka, ani najprzyjemniejsza. Łuk. Jestem ciekaw, jak bardzo ten łuk... Byłem tylko ciekaw, jak bardzo on był rozwalony. Nie aż tak bardzo, ale oczywiście... Przy naszym stanie ekwipunku nie będziemy niczego takiego zabierać ze sobą. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, to musi być kwestia, którą powiedziałem w tym odcinku i w poprzednim jakąś rekordową liczbę razy. Jeśli chodzi o pojedynczą kwestię w odcinku. Ale cóż, jest to cały czas aktualne, że idziemy dalej. Bardzo ładna okolica. To jest też okolica, która ma taki potencjał,
że mógłbym się tutaj osiedlić, gdybym tutaj trafił wcześniej. Wielkie góry. Tak trochę Skyrimowo jest. Wiecie co? Zrobię screenshota tej lawie, bo jest spoko. Ale przede wszystkim chodzi mi o ten widok. Dużo przestrzeni, jak gdyby w środku. Jeszcze jakieś takie ciekawe ukształtowanie. Tu jest taki ten, taka dolinka jak gdyby. Niewielka. Takie jak gdyby wyschłe koryto rzeki. Czy też wyschnięte. Ale dookoła również dużo wysokich gór. Piękny widok. I naprawdę, tak trochę Skyrimem powiało w tym miejscu. Co naprawdę jest niesamowite, biorąc pod uwagę to, że to wszystko jest całkowicie proceduralnie generowane. I przy okazji to jest w Minecrafcie, gdzie tekstury zajmują milion razy mniej miejsca niż w Skyrimie zapewne. Swoją drogą, kiedyś jeszcze na pewno będę grał w Skyrima w życiu. Chyba że wyjdzie Elder Scrolls 6, zanim będę miał ochotę znowu pograć w Skyrima i będzie on dużo, dużo fajniejszy pod każdym względem. Ale myślę, że w Skyrima jeszcze kiedyś zagram. Grałem dotąd dwa razy. Raz przeszedłem całą fabułę główną i coś tam jeszcze porobiłem, trochę questów. Sporo całkiem zrobiłem. Oczywiście wiadomo, że są ludzie, którzy w Skyrima grają 500 godzin i wiadomo, że mówi się, że w Skyrima można grać właśnie 500 godzin i nie zrobić wszystkiego. Wiadomo, że ja nie zrobiłem zdecydowanie wszystkiego, ale jednak pozamykałem większość questów, które pootwierałem i czułem się z tym całkiem spoko. Czułem się taki spełniony i to było 80 godzin gry jakieś. Trochę więcej, 81 chyba na Steamie miałem. Zachód, gdzie jest zachód? Tam jest zachód, dobrze idziemy. Natomiast jakiś czas później zacząłem jeszcze grać. Natomiast przetrwałem tylko 30 godzin i po tych 30 godzinach już mnie nie utrzymała gra przy sobie. Myślę, że zbyt szybko próbowałem zagrać po pierwszym zagraniu, że jeszcze byłem zbyt świeżo z tym Skyrimem. To i tak było pewnie jakieś półtora roku przerwy, ale jednak żeby zagrać, kurczę, drugi raz w tą samą grę, to ja muszę zrobić naprawdę dużą przerwę. No, jeśli chodzi o gry oczywiście fabularne, tak? FIFA, Battlefield, Minecraft to jest zupełnie co innego. Nie ma w ogóle co porównywać. Fajny lasek brzozowy. Niestety jest noc, więc poruszanie się tędy jest trochę upierdliwe z tymi przeciwnikami wszechobecnymi. Przepłyniemy sobie na wskroś przez to jeziorko. Czy tak się mówi na wskroś? W poprzek. No, chodziło mi o słowo w poprzek, ale na wskroś chyba... No nie wiem, nie wiem. Szczerze nie wiem. Wydawało mi się przez chwilę, że tam widziałem światło. Tam jest światło, tam jest oświetlona brzoza. Wydawało mi się z daleka, że to jest pochodnia, ale to jest tylko brzoza oświetlona. Zapewne po prostu jeziorkiem z lawą, nic niespotykanego. Ale mimo wszystko zobaczę, być może jest tam jakiś, nie wiem, domek wiedźmy z pochodniami. Chociaż... Nie, jest lawa. Normalna sytuacja, jeziorko z lawą. Daje naprawdę dużo światła, bardzo duże jeziorko. Jeziorka z lawą rzadko kiedy mają aż takie rozmiary. Zrobię screenshota. I... Dalej na zachód. Jesteśmy już na X-ach ujemnych. Przebyliśmy już jakieś 5000 kratek od domu. W samej osi X-ów. Czyli jesteśmy bardzo, bardzo daleko i... Powrotu z tej wyprawy na pewno nie będę nagrywał. Powrót z tej wyprawy zrobię sobie samemu. Jakoś tak... W ramach takiego relaksu puszczę sobie jakiegoś podcasta pewnie. W słuchawkach. Fajny lasek, widać bardzo gęsto te pnie brzozowe. Taka biała ściana. Podoba mi się bardzo. O, a tutaj kolejny domek wiedźmy. Nie jestem pewien, czy chcę tam zaglądać. Być może wiedźma tam jest. Może uda mi się obczaić, czy ktoś tam jest w środku, tak z zewnątrz. Jedyna strona, z której trochę więcej widać, to jest ta strona. No i zdaje się, że nikogo tam nie widzę. Natomiast wiecie co? Obstawiam. To jest taki może trochę ryzykowne obstawienie, ale obstawiam, że ten domek jest w środku taki sam jak tamten i nic tam nie ma ciekawego, więc popłynę dalej. Zachód jest w tamtą stronę. Dobra, przybijemy sobie do brzegu tutaj. Tu jest relatywnie spokojnie. Z tamtej strony stoi jakiś szkielet, ale tutaj da się bez problemu przybić. Ekwipunek mamy na maksa zapchany. Księżyc już na szczęście zachodzi, czyli niedługo zacznie się dzień, kolejny dzień. To jest w ogóle już chyba 38 odcinek. A dzisiaj, no, półtorej godziny temu ujrzał światło dzienne drugi odcinek. Więc
spore wyprzedzenie jest i bardzo, bardzo dobrze, bo na pewno nie zawsze będę w stanie nagrywać tak dużo. Na pewno przyjdzie czas, kiedy do odcinków będę się przygotowywał dłużej, albo po prostu będę robił dłuższe przerwy. Wow. Wiecie co? Nie chcę spaść tutaj na dół. Po pierwsze, słyszałem jakiś dźwięk, który mi się w ogóle nie kojarzy z niczym, ale to pewnie był ten mały zombiak po prostu, który z nich. Ale po drugie, to miejsce jest też świetne. To wygląda jak taka tama, co nie? Jest rzeka. Jest odcięta tylko taką wąską granicą, barierą od tego kanionu. Świetne miejsce, naprawdę. Wiecie co? Tak sobie myślę, bo zacząłem jakiś czas temu. Jeszcze fajne jest w tym kanionie to, że on jest taki jak gdyby dwuwarstwowy. Wiecie o co mi chodzi? Że jest to taka... Czy tam jest lawa? Nie, to jest... Tutaj mamy taki świetny... A nie. To jest po prostu błąd w renderowaniu. No, trudno, bywa. Chodzi mi o to, że jest taki... No taka wyraźna ścieżka. Bardzo, bardzo to fajnie wygląda. Wyraźna ścieżka po obu stronach, a w dół jeszcze daleki, daleki spa. O matko. Spójrzcie na to, jak one to przeżyły. Daleki, daleki spadek miały, ale przeżyły, pewnie ze względu na swoją niewielką masę. Wiecie, niektóre zwierzęta mogą spaść z dowolnej wysokości i przeżyć upadek, tak przynajmniej bym obstawiał. Bo co? Bo prędkość graniczna rośnie wolniej niż odporność na... To znaczy niż, no, niż prędkość potrzebna do tego, żeby cię zmiażdżyć zapewne. Przy uderzeniu w ziemię. No, tak to musi pewnie działać. Dobra. Zachód. Dalej na zachód. Coś chciałem powiedzieć jakiś czas temu, ale nie pamiętam już co. Z przykrością stwierdzam, że kończą mi się mięska. Gdybym cofnął się teraz do przeszłości, no to po pierwsze pewnie bym nie wyruszył w tą wyprawę, bo by mi się nie chciało drugi raz robić tego samego. Ale, pomijając ten drobny szczegół, na pewno zabrałbym ze sobą cały stak mięsa i zostawił marchew. No bo ja myślałem po prostu, że mięso to jest coś, co się trochę niewygodnie je, ale okazuje się, że tutaj walczę z potworami na tyle rzadko, że mięso jest właśnie idealnym pożywieniem. No i skończy mi się jako pierwsze, niestety. A chętnie bym jeszcze sobie tego mięsa pojadł. Cały czas ani dżungli, ani niczego nowego. Nie narzekam jednak, bo spotkaliśmy, to jest złe słowo, które jakoś strasznie często mi się wkrada do zdań. Znaleźliśmy, zobaczyliśmy, odkryliśmy dużo pięknych lokacji, które po prostu sprawiły, że mój umysł wybuchł, bo nie chciałem mówić po angielsku, ale nie wiem jak to powiedzieć po polsku, no. Nie używając przynajmniej wulgaryzmów. Wiadomo, jest ten mem z tym człowiekiem, który się łapie za głowę, ale... Nie jest to materiał na odpowiednim poziomie do tego odcinka, moim zdaniem. Chunk, spójrzcie, chunk. Jakim cudem to jest chunk 000... A nie, dobra, co ja gadam, to jest Matko Boska, to jest po prostu lokacja w danym chunku, a nie współrzędne chunka. Tu mamy konie łaciate. Coś ciekawego, ale nie na tyle ciekawego, jakbym chciał. Dżungla. Fajnie byłoby znaleźć dżunglę. Sadzonki naprawdę pomogłyby mi w budowie ciekawych projektów z drewna, dlatego że drewno dżunglowe jest naprawdę jeszcze wyraźnie inne. Ono jest takie dużo bardziej czerwonawe. Jest jeszcze drewno akacjowe oczywiście, które jest zajebiście pomarańczowe, ale drewno dżunglowe jest takie różowe tak naprawdę trochę. W porównaniu przynajmniej do innych drewien. Myślę teraz o deskach, które się z niego powstają, a nie o korze i wyglądzie z zewnątrz. Naprawdę, kiedyś z tymi dżunglami jakoś nie było takich problemów. Dobra, wybaczcie mi to bzyczenie, to był SMS. Wygląda na to, że ten odcinek będzie miał jeszcze jakieś 5 minut, więc ja sobie myślę, oficjalnie skończyło nam się mięso. Ja sobie myślę, że ta wyprawa nie może się jeszcze skończyć. Musimy koniecznie znaleźć coś, co sprawi, że naprawdę warto było w nią wyruszyć. Oczywiście, ja mówię naprawdę, cieszę się, że w nią wyruszyłem, nie uważam tego czasu za stracony, bo znaleźliśmy mnóstwo pięknych miejsc, ale chciałbym jednak z tej wyprawy coś przynieść.
poza wspomnieniami, które oczywiście są ważne i tak dalej, bla bla. Naprawdę, ale w Minecrafcie po prostu wiadomo, ma się troszkę też inne priorytety i chciałbym mieć raz na zawsze załatwiony problem drewna, problem różnorodności drewna. Bo wiadomo, będę miał wszystkie gatunki drewna już na zawsze, od kiedy tylko znajdę pierwszą dżunglę moją. Zakładając, że nie zginę wracając z tymi sadzonkami. To byłoby naprawdę przykre. Kto wie, być może w ogóle dżungle są teraz rzadsze niż kiedyś były. No, więc, kontynuując myśl, którą zacząłem przed chwilą, chciałem powiedzieć, że ta wyprawa się jeszcze nie skończy w tym odcinku i w następnym odcinku również będziemy dalej podróżować na zachód. Będziemy wtedy zajebiście daleko od domu już. No ale takie życie. Być może, bardzo być może, popodróżuję sobie troszkę samemu teraz, pomiędzy tym odcinkiem a następnym, który będę nagrywał najwcześniej jutro. I co? I w razie gdybym spotkał jakieś fajne miejsce, to się tam zatrzymam i tam wznowię nagrywanie. Ale myślę, że w sumie to nie jest najlepszy pomysł, bo myślę, że fajnie będzie wam zobaczyć moje reakcje takie na żywo. Przynajmniej ja to bardzo lubię, kiedy oglądam YouTube w wykonaniu innych ludzi. Więc najprawdopodobniej po prostu wznowimy w tym samym miejscu, w którym teraz skończę ten odcinek. Z następnym odcinkiem. No, w ogóle co tam u was? U mnie jest cały czas czerwiec. Lato w pełni, gorąco, długie dni. Jak wczoraj szedłem spać, a dokładniej dzisiaj, to było już jasno całkiem. Takie życie. Dopłynęliśmy do kolejnego kontynentu, więc zacznę się z wami żegnać i z tego kontynentu zaczniemy najprawdopodobniej następny odcinek. Chociaż nie, pewnie nie będę na niego wychodził. Po pierwsze, w ogóle, to wydaje się, że to jest wyspa, nie kontynent. A po drugie, szybciej płynie się łódką, więc raczej nie będę z niej wychodził. No, ale póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Muszę powiedzieć jeszcze raz, że strasznie niesamowicie przyjemnie mi się nagrywa ten odcinek z podróży. Ten podwójny odcinek póki co, a w przyszłości potrójny, a może i więcej, zobaczymy. Bardzo się cieszę, że wyruszyłem w tą podróż. Myślę, że to był idealny moment. Spędziliśmy sporo czasu budując i teraz w ramach takiego relaksu i takiej przerwy można sobie trochę popływać, pozwiedzać i popodziwiać widoki. No, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie i do usłyszenia przy najbliższej okazji, najprawdopodobniej dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Trzymajcie się, cześć!